tak się teraz zastanawiam, że skoro już tutaj jestem, to chyba pójdę sobie zobaczyć pomnik smoleński. Gorąco. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o najlepszych książkach marca i kwietnia, bo nie robiłem wcześniej podsumowania marca. Tak jakby ktoś był zainteresowany. A tutaj jest strasznie miło. Jest cień, jest chłodniej. Dzisiaj o najlepszych książkach marca i kwietnia. Ten marzec i kwiecień to nie był miesiąc jakichś naprawdę świetnych książek. Oczywiście było kilka bardzo dobrych, ale nie takich, nad którymi się zachwycałem tak bardzo, bardzo. No dobra, tak bardzo, bardzo zachwycałem się nad jedną książką. To jest książka Biografia ulic Jacka Leociaka. Był film w całości poświęcony tej książce tutaj na kanale, ale nie chcę o niej zbyt dużo mówić. Po pierwsze dlatego, że ten film już był, a po drugie wydaje mi się, że to jest książka nie dla wszystkich. Ja się po prostu bardzo interesuję żydowskimi tematami związanymi z Warszawą, ale nie tylko. Więc ta książka po prostu trafiła w mój gust. I to jest taka książka, którą oceniam najwyżej w tym okresie marzec, kwiecień. Bardzo podobała mi się książka Teraz 43 losy, czyli książka Magdaleny Kicińskiej i Marcina Dziedzica, ale to też jest książka o tematyce żydowskiej, warszawskiej, więc znowu, nie będę Was nią zamęczał. W pamięci na pewno została mi książka Olgi Tokarczuk, zbiór opowiadań, opowiadania bizarne. No i to jest jedna z takich wyrazistszych książek w tym okresie. Bardzo ciekawa, ale jakoś nie powaliła mnie na kolana. Bardzo dobrą książką, która ukazała się w kwietniu tego roku, jest książka Dwie siostry, Åsne Seierstad. To jest taka norweska pisarka, autorka Jednego z nas, książki o Andersie Breiviku. A Dwie siostry to jest książka o dwóch siostrach, które zdecydowały się dołączyć do państwa islamskiego. Uciekają z Norwegii i dołączają do szeregów ISIS. I Åsne Seierstad opisuje walkę ojca o te córki, bo ojciec oczywiście próbuje odwieść je od pomysłu, a kiedy one już są na miejscu, na Bliskim Wschodzie, próbuje je jakoś uwolnić, to chyba złe słowo w tym kontekście, po prostu zabrać stamtąd, bo one nie chcą. To jest książka non-fiction, ale napisana jak powieść i czyta się naprawdę bardzo szybko, a przy tym jest to lektura bardzo ważna, bo opowiada o takim istotnym problemie Europy, więc bardzo polecam. No i w tych ostatnich dwóch miesiącach przeczytałem jeszcze na przykład korespondencję Herberta z Szymborską, ale żeby to była jakaś bardzo odkrywcza książka, to raczej nie. Oczywiście bardzo fajnie jest czytać korespondencje dwóch wielkich poetów, poetki i poety. Ale jeżeli już miałbym Wam coś polecać, to raczej korespondencję Szymborskiej z Filipowiczem, a nie z Herbertem. Ta z Herbertem nie ma jakiegoś takiego ciężaru. Nie wiem jak to określić, no czegoś jej brakuje. Poza tym przeczytałem też książkę Młyny Boże Jacka Leociaka. To jest książka o tym, jak Kościół pomagał i nie pomagał Żydom w czasie II wojny światowej. To nie jest książka tylko o polskim kościele. Bardzo dużo miejsca poświęca Jacek Leociak ówczesnemu papieżowi, ale o tej książce też Wam specjalnie nie będę dużo opowiadał. Mnie się bardzo podobała, ale znowu, to są moje żydowskie tematy, które mnie bardzo interesują, więc też być może nie jestem obiektywny, podobała mi się. Poza tym przeczytałem najnowszą książkę Martina Kaparrosa, Księżyc od nowiu do nowiu. Mówiłem już o tej książce tutaj na kanale w filmiku z Torunia, który Wam linkuję na dole, więc też się nie będę rozgadywał. Powiem Wam, że to jest książka nierówna, czasem bardzo banalna, czasem bardzo odkrywcza. Kaparros
zadaje bardzo ciekawe pytania, na przykład dotyczące pracy reportera. I to mi się w tej książce naprawdę podobało. Za te pytania, za tą refleksję doceniam tą najnowszą książkę Caparrosa, w której jest niewiele reportażu, chociaż on też tam jest, a więcej jest takiej refleksji. Jeżeli chcielibyście więcej poczytać o tej książce, to ostatnio na blogu pojawiła się recenzja, bardzo długa recenzja. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam, link też jest na dole pod filmikiem. A tak w ogóle tą recenzją książki od nowiu do nowiu udało mi się zakończyć taki okres, w którym nie potrafiłem niczego sensownego napisać o książkach, więc recenzji na blogu nie pojawiało się zbyt dużo. Właściwie się w ogóle nie pojawiały chyba od ponad miesiąca, ale jak już napisałem recenzję po przerwie, to się okazało, że to chyba była najdłuższa recenzja, jaką w życiu na blogu napisałem. Tak się teraz zastanawiam, że skoro już tutaj jestem, to chyba pójdę sobie zobaczyć pomnik smoleński. No i książka Małgorzaty Szejnert, Wyspa Węży, która jest bardzo ciekawa, naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa, ale jakoś mi nie wchodzi. Czytam fragmentami, odkładam, czytam co innego, potem wracam. Nie mogę wejść w tą historię, ale jednocześnie nie mogę jej rzucić w kąt, bo to, o czym pisze Szejnert, naprawdę bardzo mnie interesuje. No ale czasem tak jest z książkami, że mimo, że są ciekawe, mimo, że temat mnie interesuje i też podoba mi się, jak ta książka jest napisana, no to mimo tego po prostu nie idzie. A teraz muszę iść odebrać książkę z wydawnictwa Czarnego. A tak w ogóle, jeżeli interesuje was to, co teraz czytam, to... Tyle na dziś. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten filmik, oczywiście dajcie lajka, co wam szkodzi. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i zapraszam was następnym razem. Do zobaczenia. Hej!